Siemanko, trzeci raz próbuję nagrać ten materiał, przekazać Wam tą informację, ale stresuję się, ponieważ podjęcie tej decyzji było dla mnie cholernie trudne. Spędzało mi dosłownie sen z powiek przez ostatnie tygodnie. Było to dla mnie naprawdę bardzo mocno obciążające psychicznie, bo miałam mętlik w głowie. Sama długo nie wiedziałam, czy to dobry pomysł, czy to dobra decyzja, czy tak zrobić, czy nie. No ale już tłumaczę Wam, o co chodzi. Jak wiecie, prowadzę dwa kanały na YouTubie, kanał Klatex i kanał Klatex Vlog, na którym w tym momencie się znajdujemy. Podjęłam taką decyzję 2 lata temu o otwarciu tego kanału Klatex Vlog. Wcześniej miałam tylko kanał Klatex, na którym publikowałam głównie treści makijażowe, treści beauty, treści modowe, pielęgnacyjne. No i chcąc dodawać więcej vlogów, stwierdziłam, ok, otwieram drugi kanał i tam rozdzielę te treści, tam będę publikować lifestyle. I wydawało mi się, że było to dobrą decyzją, ale w tym momencie, ale od kilku tygodni moja wizja na to się zmieniła. I bardzo mnie to męczyło. Dlaczego? Ponieważ jestem taką osobą, która jak już coś robi, to chce to robić dobrze i chce to robić na 100%. A prowadząc kanał na Instagramie, chcąc być tam regularną, prowadząc TikToka i chcąc być tam regularną, prowadząc dwie marki i prowadząc dwa kanały na YouTubie, ciężko jest być, wiecie, jakby wszędzie regularnym i wszędzie się spełniać. Uwielbiam YouTube'a i dalej chcę to robić, kocham nagrywać vlogi i dalej chcę to robić, ale po prostu ciężko było mi prowadzić dwa kanały. Było mi, ponieważ podjęłam decyzję, że kanał vlogowy zamykam i wszystkie treści będą już publikowane teraz na jednym kanale. Będę mogła skupić się na jednej rzeczy, włożyć w to całe serce, a nie rozdzielać to moje serce i to moje skupienie, tą moją uwagę na dwa kanały. Chcąc być regularnym, chcąc być systematycznym na YouTubie, naprawdę ciężko jest prowadzić dwa kanały i być na obu systematycznym, regularnym. Więc taką decyzję podjęłam. Czuję ogromną ulgę, że Wam o tym powiedziałam. Zapraszam Was na mój kanał Klatex. To na nim teraz raz w tygodniu będą pojawiały się vlogi. Nowy już jutro, udoskonalony. Mam nadzieję, że w lepszym formacie. Ciekawszy niż poprzednie vlogi, które pojawiały się na kanale Klatex Vlog, więc gorąco Was tam zapraszam. Koniecznie subskrybujcie kanał Klatex i mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Z góry dziękuję za tą wyrozumiałość. Naprawdę była to dla mnie ciężka decyzja. Długo nie wiedziałam, co mam zrobić. Dopytywałam się bliskich, dopytywałam się ludzi, którzy zajmują się tym. Pytałam, czy to jest dobry pomysł, czy to jest dobra decyzja. Większość osób powiedziała, że według nich tak, według nich to jest dobra decyzja. Jeśli mnie to psychicznie męczy, jeśli mi faktycznie jest ciężko prowadzić dwa kanały na te 100%, to faktycznie będzie mi łatwiej prowadzić jeden kanał. I na kanale Klatex będą pojawiały się raz w tygodniu vlogi. Będą to vlogi z 2-3 dni, czasami z 7 dni. Oczywiście oprócz tego będą pojawiały się również filmy makijażowe, beauty, pielęgnacyjne, tutoriale, testy kosmetyków, hole ubraniowe, hole zakupowe. Także mam nadzieję, że będę mogła po prostu włożyć 100% siebie w jeden kanał, spełniać się na jednym kanale, realizować się na jednym kanale i że to przyniesie fajne efekty i że po prostu będzie to przyjemne dla mnie i przede wszystkim będzie to przyjemne dla Was, będziecie miały częste publikacje, częste treści, także naprawdę jest mi o wiele lżej, że Wam o tym powiedziałam, że ta informacja ujrzała światło dzienne. Na koniec jeszcze powiem, zapraszam Was gorąco na kanał Klatex, link w opisie. No i widzimy się już jutro tam w nowym vlogu. Dzięki Wam bardzo, dobrej nocy i do usłyszenia.